I przyszli do Jerycha, a gdy wychodził z Jerycha on oraz jego uczniowie, mnóstwo ludu, syn Tymeusza, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu, aby milczał. A on tym więcej wołał: synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: ufaj, wstań, woła cię. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu: co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu: mistrzu, abym przejrzał. Wtedy mu rzekł Jezus: idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Ślepiec wiedział, kto może mu pomóc. Słyszał o Jezusie i był przekonany o tym, że go spotka. Siedział przy drodze, nie siedział przy świątyni, tam, gdzie zazwyczaj siadywali żebracy. Bo wiedział, że Jezus chodzi drogami tymi, którymi chodzą ludzie. On to wiedział. I kiedy usłyszał, że idzie Jezus, rzucił się do Niego. Rzucił się do Niego. Zrzucił swój płaszcz i rzucił się do Jezusa. Wiecie, ja 21 lat temu tak się rzuciłem. Ja tak się rzuciłem 21 lat temu. I czasami ktoś mi zadaje pytanie, nam zadaje pytanie, jak to jest iść tak przez życie i czy dalej nam się chce, albo czy nie jesteśmy tym zmiażdżeni. Ale jak się rzucisz w kierunku Jezusa, to reszta przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Jakiekolwiek znaczenie. Rozumiesz? Jakiekolwiek. On zrzucił wszystko, co miał i poszedł po swoją wolność. Czasami ludzie przez wiele lat szukają swojej wolności. Czasami myślę sobie, że może się nie rzucili. Że może podeszli po cichu i przyjęli zbawienie, bo zbawienie jest dla każdego, który wierzy, ale że nie rzucili się do Niego. Nie zrobili tego w desperacki sposób. W desperacki sposób. Coś ci powiem. Wiara potrzebuje twojej desperacji. Wiara potrzebuje desperacji. Wiara nie potrzebuje cichości. Wiara nie potrzebuje delikatnego podchodzenia. Wiara potrzebuje, abyś wstał, zrzucił wszystko, co masz i podszedł do Jezusa. To jest desperacja. On tam biegł na ślepo. Na ślepo. Jego nie interesowało to, czy on się potknie. Nie interesowało go to, czy ktoś mu stanie na drodze. Zniechęcali go. Rozumiesz? A on biegł. Powiedz dziś Bogu. Powiedz: Panie, podszedłem do Ciebie i przyjąłem Twoje zbawienie, jeśli tak było. Podszedłem i przyjąłem Twoje zbawienie, ale gdzieś cały czas stoję w różnych miejscach bez ruchu. Ja dziś się zrywam z tego miejsca. Ja się zrywam z tego miejsca. Ja będę jak ten syn Tymeusza. Ja będę jak ten człowiek, jak desperat. Desperat. Powiedz Bogu, żeby ta desperacja przeniknęła całe twoje życie.
Twoje relacje z ludźmi, Twoją służbę. Powiedz, żeby przeniknęła desperacja. Nie jesteś cichym, małym człowiekiem. Jesteś Synem Bożym, który może się rozpędzać do niewiarygodnej prędkości. Pytanie, czy zrobisz jak On, czy nie będziesz patrzył, jakie są przeszkody po drodze, czy nie będziesz słuchał tego, co wielokrotnie mówią ludzie, którzy mówią, uspokój się. Nie twórz kontrowersji. Nie bądź człowiekiem, który wyrywa swoją wolność. Czekaj kolejny rok, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. Bądź ostrożny. Przeklnij w swoim życiu bycie ostrożnym. Przeklnij to. Ruch, który wykonasz, przyprowadzi twoje życie do sukcesu. Albo wymówka, albo efekt. Hakotorolowa katasaya ralara mahaga. Elo kotoyorolo padre lerekenene marlai. Jezus! Wywyższamy Ciebie! Święty Jezus! Ty, który byłeś, jesteś i będziesz wciąż ten sam. Ty, który umarłeś za nasze grzechy. Ty, który wstałeś z martwych w ciele. Wywyższamy Ciebie! Jezus! O kotokoyorolere berekenasa. On jest z każdym Twoim krokiem. Z każdym krokiem. Jezus! Módl się! Już nadszedł czas, by stanąć w mocy. To są ostateczne dni. Ostateczne. Już widzimy chmury deszczu, jak zbliżają się. To prorok Joel zapowiadał cuda ostatecznych dni. Alleluja! Boży Kościół powstający w pełni mu jeszcze raz. Już nadszedł czas, by stanąć w mocy. To są ostateczne dni. Już widzimy chmury deszczu, jak zbliżają się. To prorok Joel zapowiada cuda ostatecznych dni. Wyrwij się ze swojego miejsca! Boży Kościół powstający w pełni. Przygotuj się i rozpal pragnienie. Przygotuj się i rozpal ogień. Przygotuj się i rozpal pragnienie. Przygotuj się. Przygotuj się i rozpal pragnienie. Przygotuj się i rozpal ogień. Przygotuj się i rozpal pragnienie. Pomoc, by wolność temu światu dać. Ogień, mam twój ogień. Mam pomoc, by wolność temu światu dać. Już nadszedł czas, już nadszedł czas, by stanąć w mocy. To są ostateczne dni. Już widzimy chmury. Widzimy deszczu, chmury! Jak zbliżają się. Alleluja! To prorok Joel zapowiada cuda ostatecznych dni. Boży Kościół powstający w pełni mocy. Przygotuj się! Przygotuj się i rozpal pragnienie. Przygotuj się i rozpal ogień. Przygotuj się i rozpal pragnienie. Rozpal, rozpal, rozpal! Przygotuj się i rozpal pragnienie. Rozpal pragnienie. Przygotuj się i rozpal ogień. Przygotuj się i rozpal pragnienie. Uwielbiamy Ciebie, Jezus! Ogień. Wokół do lepraj! Mam Twój ogień. Mam Twą moc, by wolno temu światu dać. Uwielbiamy Ciebie, ogień. Mam Twój ogień. Holy Spirit, the Lord. Mam pomoc, by wolność temu światu dać. Ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie. Tak jak Ty nami, ta miłość jest. Więc już nie czekam, uwielbiam Cię, uwielbiam.
uwielbiam Cię. Ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie, tak jak Ty nami, ta miłość jest. Więc już nie czekam, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Razem! Ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie, tak jak Ty nami, ta miłość jest. Więc już nie czekam, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie, tak jak Ty nami, ta miłość jest. Więc już nie czekam, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Już halleluja! Już nadszedł czas, by stanąć w mocy, to są ostateczne dni. Już widzimy chmury deszczu, jak zbliżają się. Prorok Joel zapowiadał cuda ostatecznych dni. Boży Kościół powstający w pełni mocy. Przygotuj się i rozpal pragnienie. Przygotuj się i rozpal ogień. Przygotuj się i rozpal pragnienie. Rozpal! Przygotuj się! Przygotuj się i rozpal pragnienie. Przygotuj się i rozpal ogień. Przygotuj się i rozpal pragnienie. Hokoli kradzienie, Lord! Uwielbiam Ciebie! Święty Duchu! Mam Twą moc, by wolność temu światu dać. Ogień! Ogień! Mam Twój ogień, mam pomoc, by wolność temu światu dać. Ja kocham Ciebie, ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie. Tak jak dynamit, ta miłość jest, więc już nie czekam, uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię, ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie. Tak jak dynamit, ta miłość jest. Więc już nie czekam, uwielbiam Cię. Powiedz to! Ja kocham Ciebie! Ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie. Tak jak dynamit, ta miłość jest. Halleluja! Więc już nie czekam, uwielbiam Cię. O, ja kocham Ciebie! Ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie. Tak jak dynamit, ta miłość jest. Więc już nie czekam, uwielbiam Cię, uwielbiam. Podnieś głos! Cię. Ogień, ja kocham Cię. Hello, glory! Ma pomoc, by wolność temu światu dać. Uwielbiam Cię, ogień, ogień.
ja kocham Ciebie, ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie. Hej! Tak jak dynamit, ta miłość jest. Więc już nie czekam, uwielbiam Cię. Ja kocham Ciebie, ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie. Tak jak dynamit, ta miłość jest. Więc już nie czekam, uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię. Ja kocham, ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie. Tak jak dynamit, ta miłość jest. Więc już nie czekam, halleluja! Uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię. Ja kocham, ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie. Hej! Tak jak dynamit, ta miłość jest. Więc już nie czekam, uwielbiam Cię. I ja jestem jeden rytm, ogień! Ogień, hej! Mam Twój ogień, mam Twój most, by wolność temu światu dać. Halleluja! Ogień, mam Twój ogień, mam Twój most, by wolność temu światu dać. Akurat! Na pomoc, by wolność temu światu dać. Mamy Twoją moc, Święty Duchu. Ogień, mam Twój ogień. Mam Twój ogień. Mam Twój ogień. 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 Halleluja. Mam Twój ogień. Mam Twą moc, by wolność temu światu dać. Wywyższam Cię, Boże Duchu, ogień, za Twoje święte posłannictwo. Mam Twój ogień. Za Twoje posłannictwo. Mam Twą moc, by wolność temu światu dać. Już nadszedł czas. Już nadszedł czas, by stanąć w mocy. To są ostateczne dni. Już widzimy chmury deszczu, jak zbliżają się. To prorok Joel, to prorok Joel zapowiadał. Cuda ostatecznych dni. Boży Kościół powstający w pełni mocy. Już nadszedł czas. Już nadszedł czas, by stanąć w mocy. Już nadszedł czas. To są ostateczne dni. Uwielbiamy Ciebie, Święty Duchu. Widzimy chmury deszczu, jak zbliżają. To prorok Joel, to prorok Joel. Jesteś pełen siły. Zapowiadał cuda ostateczne dni. To Ty dałeś nam tą siłę. Boży Kościół powstający w pełni mocy. Przygotuj się. Przygotuj się i rozpal pragnienie. Przygotuj się i rozpal ogień. Przygotuj się i rozpal pragnienie. O, przygotuj się. Przygotuj się i rozpal pragnienie. Przygotuj się i rozpal ogień. Przygotuj się i rozpal pragnienie. Ogień, ogień. Mam Twą moc, by wolność temu światu dać. Ogień, ogień, mam Twój ogień. Mam Twą moc, by wolność temu światu dać. Ja kocham Ciebie, ej! Ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie. Pamiętaj o tym! Tak jak dynamit, ta miłość jest. Więc już nie czekam, uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię. Ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie. Alleluja! Tak jak dynamit, ta miłość jest. Więc już nie czekam, uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię.
Ty kochasz mnie tak jak dynamit, ta miłość jest. Gdzie przy mnie czekam, uwielbiam cię. Alleluja. Uwielbiam cię. Ja kocham ciebie, ty kochasz mnie tak jak dynamit, ta miłość jest. Więc już nie czekam, uwielbiam cię. Jedyny święty. Ogień, mam twój ogień. Mam twój moc. Mam tę moc, by wolność temu światu dać. Ogień, ogień, ogień. Alleluja. Mam twój ogień. Mam twój moc. Czekam, uwielbiam cię. Halleluja! Uwielbiam cię. Ja kocham ciebie, ty kochasz mnie. Tak jak dynamit, ta miłość jest. Więc już nie czekam. Już nie czekam. Uwielbiam cię. Uwielbiam cię. Szokotoru basse kenere de. Ja kocham ciebie, ty kochasz mnie. Tak jak dynamit, ta miłość jest.
sato loro robo seke dare debesce e nemele rene meshanto loro robo wierzymy w to i nema kala rarabashako loro robo. To jest nasze wyznanie. Umiędę zorze budzą wiedzę swój. Duch Święty mówi informacji szuk. Premię Jezusa i wartości swych. Jestem świadomy, świadomy, że my ludzie ze świata wypieli na mnie się. Rzucić tam nie wie, każdy gotów jest. Diabelskie siły porazić wciąż nie chcą. Rozwieść na centy, mój się na święty dom. Słońce zachodzi, Herogno! Jako lęk. Diabelskie pamy, a ja wciąż bawię się. Anielscy bracia są we mnie niczym cień. Po to mam życie, aby korzystać z niej. Raz, dwa, trzy! Jadę do góry, jadę do góry! Ludzie ze świata wypieli na mnie.
psalmi. Jaki los swój kur. Ale nie ty. Nic się nie spina. Za ciebie zapłacił cenę Jezus Chrystus. W sercu prawda gra. Poniósł ofiarę. Noce zepsał mi. Zostałeś odkupiony. Tararara. Wieczną krwią. Za przeszłe grzechy, teraźniejsze i przyszłe. Wiecznego Boga. Uwielbiaj Go za to. Do końca swoich dni. Czci Go. Za ten potężny akt łaski. Niech wszyscy o tym wiedzą. Powiedz: Boże, ja powiem o tym całemu światu. O tym potężnym zbawieniu. Całe moje życie podporządkowuję temu poselstwu, Ojcze mój. Ja powiem o tym potężnym zbawieniu wszystkim ludziom. Ja uwolnię Twoją. Mieszka we mnie i odnawia się. Alleluja. Żyć oddajny płynie deszcz na spragnione serca. Chwalę Cię i wielbię Cię. Uwielbienia niech popłynie pieśń. Mieszka we mnie i odnawia świecie. Życią tajny płynie deszcz na spragnione serca. Chwalę Cię i wielbię Cię. Uwielbienia niech popłynie pieśń. Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy Jezus, tylko Jezus Panem jest. Jezus. Duch Twój mieszka. Duch Twój mieszka we mnie i odnawia ziemię. Żyć oddaje Twój deszcz na spragnione serca. Chwalę Cię, wielbię Cię. Życie oddaję, płynie deszcz na spragnione.
Alleluja. Jezusowi, który za mnie życie dał. Uwielbiamy Ciebie. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Alleluja. Jezus, bo Jezus Panem jest. O, 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 o. Jezus. Jezus we mnie, nadzieja chwały. Jezus we mnie, nadzieja chwały. Nadzieja chwały. O, 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 o. Jezus we mnie, nadzieja chwały. Nadzieja chwały. Jezus we mnie, nadzieja chwały, nadzieja chwały. Tylko Jezus.
Chwały. Skup się na nim. Nadzieja chwały. On cię wynagrodzi. Nadzieja chwały. Za wybór Jezusa. Halleluja. Jezus we mnie. Nadzieja chwały. Nadzieja chwały. Z ciebie jeszcze większym strumieniem. Poszerza się dusza twoja. Znika ciasnota. Znika ciasnota. Jezus we mnie. Jezus we mnie. Powiedz do Boga, że oczekujesz nagrody. Powiedz, Boże mój, wiem, że przyjdzie dzień, że kompletnie mnie uszanujesz i nagrodzisz za przyjęcie Twojego Syna jako Pana i Zbawiciela. Wiem, Ojcze mój, nie tylko mi odpuściłeś grzech, ale zjednoczyłeś się ze mną i zaprosiłeś mnie do zarządu wszechświatem. Halleluja. Módl się tak. Czekam na to, Panie. Czekam na to, Ojcze nasz. Bo wiem, że przede mną lepszy świat. Lepszy świat. Uwielbiam Ciebie za to. Za ten lepszy świat. Ojcze nasz.
Módl się do Niego za ten lepszy świat. Szela padrelaj maszebaś. Za ten lepszy świat. Uwielbiam Cię. On Ci to obiecał. Uwielbiamy Cię. Solo vas a querer uwielbiamy Cię. Halleluja. Uwielbiamy Cię. Szaparelero loro na manera sia. Uwielbiamy Cię. Robolere debe scegliere debe stato loro ma. Uwielbiamy Cię. Shama kalara namasate lere debe sito loro ma. Uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię. Satoro loro ma se gedere ne messate lere de se. Ila rabasa coloro roba se. Shala rabasa che lere da basso tu loro doba. W ostatnim czasie. Ila ma se. Ila ma kante lere ne messe. Ila ma kola rabasi tu loro roba se. Fizyka kwantowa stworzyła ostateczną definicję, że nie istnieje coś takiego jak nic. Tego nie ma. Kiedy z próżni usunie się ostatnie, maleńkie atomy wodoru, to okazuje się, że próżnia sama z siebie żyje. Przepuścili promień światła przez kompletną próżnię i zaczął się odginać, bo ona zaczęła wibrować. I kiedy słuchałem tego wykładu, Duch Święty do mnie powiedział, gdyż we mnie jest wszystko. We mnie żyjecie i we mnie poruszacie się. We mnie jest kosmos i gwiazdy. To mój organizm, dlatego żyje nawet nic. On jest Bogiem wiecznym. Nie ma miejsca, w którym można by się przed Nim ukryć. Ani miejsca, w którym można Go uniknąć. On to mówił przez swoich sług, proroków. Nie ma takiego miejsca. Gdzież się schowasz przede mną, pytał Pan. Dziś fizycy kwantowi uznają, że nie ma czegoś takiego jak nic. To wieczny, potężny, wszechobecny i wszechwiedzący Bóg. Odnajdź w tym poczucie bezpieczeństwa. Odnajdź w tym poczucie bezpieczeństwa. To Ci pomoże przestać zastanawiać się nad sobą. Ile jeszcze nie masz? Do czego jeszcze masz dojść? Nie będziesz już myślał o przeszłości, ani o przyszłości, bo będziesz wiedział, że tego nie ma. Jest tylko dziś. I wieczny Bóg, który wszechogarnia to, poczucie bezpieczeństwa rośnie z sekundy na sekundę. Nawet diabeł i piekło są w nim posłuszne jego słowom. Piekło nie może nic przeciwko Tobie. Diabeł nie może nic, bo wybrałeś bycie zjednoczonym z Jezusem, który jest jedynym władczym głosem we wszechświecie.
jedynym władczym głosem w tej całej rzeczywistości. Tylko ten głos ma kompletny posłuch i przed nim musi się ugiąć wszelkie kolano, wszelki duch i wszelkie ciało muszą się zgiąć przed tym głosem. A Ty jesteś zjednoczony z Nim. Więc czuj się bezpieczny. Powiedz do wszystkich miejsc w Twoim życiu, które jeszcze nie mają poczucia bezpieczeństwa. Jesteście bezpieczne. Bezpieczne. Chwała Jezusowi, chwała Jezusowi, który za mnie życie da. Możesz być sobą. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Kompletnie sobą. Jezus, tylko Jezus Panem. Tylko Jezus Panem jest. Głos Twego imienia. Duch Twój mieszka we mnie. Duch Twój mieszka we mnie i odnawia ziemię. Życio dajny płynie deszcz, ma spragnione serca. Chwalę Cię i nie będzie, uwielbienia nie pominie Cię. Duch Twój mieszka we mnie i odnawia ziemię. Życio dajny płynie deszcz, ma spragnione serca. Chwalę Cię i nie będzie. Ona mu kotu lorobasa, yelero.
Jezus we mnie. Nadzieja chwały, nadzieja chwały. O, Jezus we mnie. Nadzieja chwały, nadzieja chwały. Uzależniony. Halleluja. Od atmosfery, od dotyku i od podmuchu. Jest takie brzydkie przysłowie. Z gówna bata nikt nie ukręci. Jeśli nie budujesz na co dzień i nie umacniasz swojego wewnętrznego człowieka, to z gówna bata nie ukręcisz. Rozumiecie? Choćbyśmy mieli cudowny przełom, to jeśli nie umacniasz swojego wewnętrznego człowieka, a o to chodziło apostołom, aby umocnić swoją wiarę w Chrystusa Jezusa, a nie żeby być uzależnionym od dotyku, podmuchu i atmosfery. Atmosfera jest w nas, atmosferę kreujemy my. Dla mnie jest cudownie. Dla niektórych z was jest czapa. A wiecie dlaczego? Bo nie macie w sobie utwierdzonego wewnętrznego człowieka. Nie jesteście ugruntowani w prawdach Bożych. Dlatego oczekujecie pewnej atmosfery. Nie ma tego. Ale czego? Ale czego? To coś jest w nas. La 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 la. Oh,
Panem jest. Wiem to. Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Oddał życie. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Halleluja. Jezus, tylko Jezus Panem jest. Nadzieja chwały,
nadzieja chwały. Jezus we mnie, nadzieja chwały, nadzieja chwały. Jezus we mnie, nadzieja chwały, nadzieja chwały. Jak wojsku. Daj nam tą piosenkę. Od rozlania boskiej krwi chrześcijańskie zaistniały dni. Z wielką siłą Bóg uderzył. W niebie zabrzmiał, a w czeluści wojsk upadłych ton. Kto się z piekłem zechce zmierzyć? La 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 la. Serce widzę Eden. La 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 la. To 777 batalion numer jeden. Nadchodzi. Od rozlania boskiej krwi chrześcijańskie zaistniały dni. Z wielką siłą Bóg uderzył. W niebie zagrzmiał wielki dzwon, a w czeluści wojsk upadłych ton. Kto się z piekłem zechce zmierzyć? Mamy władzę w boskich ran, sercem wierząc Eden. Podnosimy święty gral. To 777 batalion numer jeden. Nadchodzi znów. Halleluja! W imię Boga toczymy bój, pogadamy demony. Jezus Chrystus nasz wielki król. W imię Boga toczymy bój. Halleluja! Bódź się! W imię Boga toczymy bój, rozbijamy demony. Jezus Chrystus nasz wielki król. Da nam w niebie korony. W imię Boga toczymy bój, wybijamy demony. Jezus Chrystus nasz wielki król. Da nam w niebie korony. Ura, ba, ba, ba. Od rozlania boskiej krwi chrześcijańskie zaistniały dni. Z wielką siłą Bóg uderzył. W niebie zabrzmiał święty dzwon, a w czeluści wojsku padłych ton. Kto się z piekłem zechce zmierzyć? Mam władzę z boskich ran, sercem widząc Eden. Podnosimy święty gral. To 777 batalion numer jeden. Nadchodzi znów. W imię Boga toczymy bój, wybijamy demony. Jezus Chrystus nasz wielki król. Da nam w niebie korony. W imię Boga toczymy bój.
pisząc historię. Jezus Chrystus, nasz wielki król, zbudził nas euforię. Chroni nas od zła na krwi. Tak mijają nam na froncie dni. Diabeł nie ma prawa przeżyć. Mamy władzę z włoskich ran, sercem widząc jeden. Podnosimy święty gran. To 777, batalion numer jeden. Nadchodzi znów. Wiele Boga toczymy bój. Wybijamy demony. Jezus Chrystus nasz wielki król. Toczymy bój, prawdy pisząc historię. Jezus Chrystus, nasz wielki król, zbudził nas euforię. Zbudził nas euforię, zbudził nas euforię. Ile krzyki z tego chrześcijańskie z wielką siłą Bóg uderzy. Opowiadaj to! Nie zabrzmiał wielki dzwon, a w czeluści wojsk upadłych ton. Kto się z piekłem zechce zmierzyć? Mamy władzę z boskich ran, sercem widząc jeden. Podnosimy święty gral. To 777, batalion numer jeden. Nadchodzi znów. Halleluja! W imię Boga toczymy bój. Wybijamy demony. Jezus Chrystus, nasz wielki król, na nam niebie korony. W imię Boga toczymy bój. Prawdy pisząc historię. La 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 la. Halleluja! Zbudził nas euforię. Halleluja! Od rozlania boskiej krwi chrześcijańskie zaistniały dni. Z wielką siłą Bóg uderzy. Jezus! W niebie zabrzmiał święty dzwon, a w czeluści wojsk upadłych ton. Kto się z biegłem zechce zmierzyć? Mamy władzę z boskich ran, serce widząc jeden. Podnosimy święty gral. Batalion numer jeden nadchodzi znów. Dzień Boga toczymy bój, wybijamy demony. Jezus Chrystus, nasz wielki król, to na niebie korony. W imię Boga toczymy bój, prawdę pisząc historię. Jezus Chrystus, nasz wielki król, wzbudził w nas euforię. Wzbudził w nas euforię. Wzbudził w nas euforię. Rozlania boskiej krwi chrześcijańskie przeminały dni. Z wielką siłą to jest opowieść, którą musisz znać na pamięć. W niebie zabrzmiał święty dzwon, a w czeluści wojsku to twoja ton. Historia kto się z biegłem zechce zmierzyć. Mamy władzę z boskich ran, serce widząc jeden. Podnosimy święty gral. To 777, batalion numer jeden. Serce widząc jeden.
demony. Jezus Chrystus, nasz wielki król, da nam w niebie korony. W imię Boga toczymy bój, prawdy pisząc historię. Jezus Chrystus, nasz wielki król, wzbudzi nas euforię. Wzbudzi nas euforię. Wzbudzi nas euforię. Szatururururubaba, ekaralaraba, satara. W imię Boga toczymy bój, wybijamy demony. Jezus Chrystus, nasz wielki król, da nam w niebie korony. W imię Boga toczymy bój, prawdy pisząc historię. Jezus Chrystus, nasz wielki król, wzbudził nas euforię. Wzbudził nas euforię. Wzbudził nas euforię. Ja la ba 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 ba. Ekatarabasatara, elarabasatorobaba, ekatarabasekete, he. Ojcze, my ustanawiamy to i ogłaszamy, że proza życia nie prasuje nikogo. Powiedz, że jesteś na tak. Jestem człowiekiem na tak. Boskiej krwi, chrześcijańskie zaistniały dni, z wielką siłą Bóg uderzy. W niebie zabrzmiał święty dzwon, a w czeluści wojsk upadłych ton, kto się z biegłem zechce zmierzyć. Mamy władzę z boskich ram, serce widząc jeden, podnosimy święty gral, bo 777 batalion numer jeden nadchodzi znów. W imię Boga toczymy bój, wybijamy demony. Jezus Chrystus, nasz wielki król, da nam w niebie korony. W imię Boga toczymy bój, prawdy pisząc historię. Jezus Chrystus, nasz wielki król, wzbudził w nas euforię. Wzbudził w nas euforię. Przez zawory piekła wrót, przemijamy się, bo święty duch dał nam siłę, aby wierzyć. Chroni nas zasłona skry, tak mijają nam na froncie dni. Diabeł nie ma prawa przeleżyć. Mamy władzę z boskich ran, serce widząc Eden, podnosimy święty gral. To 777 batalion numer jeden. Przez zawory piekła wrót.
zabory piekła wróg. Przemieniamy się, bo Święty Duch dał nam siłę, aby wiele żyć. To jest to, chroni nas zasłona z krwi. Tak mijają nam na froncie dni, diabeł nie ma prawa przeleżyć. Mamy władzę z morskich ran, serce widząc Eden. Podnosimy Święty Graal, to 777. Batalion numer jeden nadchodzi znów. W imię Boga toczymy bój, wybijamy demony. Jezus Chrystus nasz wielki król, to na niebie korony. W imię Boga toczymy bój, prawdy pisząc historię. Jezus Chrystus nasz wielki król, wzbudził w nas euforię. Od rozlania boskiej krwi, chrześcijańskie zaistniały dni, z wielką siłą Bóg mi tyle żył. W niebie zabrzmiał święty dzwon, a w czeluści wojsk upadłych ton. Kto się z piekłem zechce zmierzyć? Mamy władzę z boskich ran, serce widząc Eden. Podnosimy święty graal, to 777. Batalion numer jeden nadchodzi znów. W imię Boga toczymy bój, wybijamy demony. Jezus Chrystus nasz wielki król, da nam niebie korony. W imię Boga toczymy bój, prawdy pisząc historię. Jezus Chrystus nasz wielki król, wzbudził w nas euforię. Przez zawory piekła wróg, przemieniamy się, bo Święty Duch dał nam siłę, aby wierzyć. Chroni nas zasłona z krwi, tak mijają nam na froncie dni. Diabeł nie ma prawa przeleżyć. Mamy władzę z boskich ran, serce widząc Eden. Podnosimy święty graal, to 777. Batalion numer jeden nadchodzi znów. W imię Boga toczymy bój, wybijamy demony. Jezus Chrystus nasz wielki król, da nam w niebie korony. W imię Boga toczymy bój, prawdy pisząc historię. Halleluja! Jezus Chrystus nasz wielki król, wzbudził w nas euforię. Wzbudził w nas euforię. Wzbudził w nas euforię. Silni dostaną dziś więcej. Halleluja! Silni dostaną dziś więcej. Ze słabych zostanie zdjęty ciężar. Silni dostaną więcej. Módl się. Ze słabych zostanie zdjęty ciężar. Módl się. Haba katere lera ma basike tene namraha kata jela reda. Ela barala desere ma darara basake tene namarasa. Silni dostają więcej. Dostają więcej. Więcej odpowiedzialności. Więcej możliwości. Wchodzą piętro wyżej. Przez imię Jezus ze słabych spada ciężar. Amen. Wszelki ciężar. Ciężar spada piętro niżej. Spada z ich barków. Przez imię Jezus silnym zostaje dodane. Ze słabych zostaje zdjęte. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Makatoro lodowoko to korela benanesa. Ila parena. Jak jesteś silny, powiedz: biorę, Boże. Biorę więcej! Biorę więcej! Biorę więcej! Więcej! A katara, jak jesteś słaby, krzycz teraz i powiedz: zrzucam wszelki ciężar, zrzucam piętro niżej, zrzucam, 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 zrzucam! Mawa kataka, jara lada ralemenema, iluko toko jorola remenese, kedene barlenesa. Oto Boży porządek! Boży porządek! Boży porządek! Szaparala da seke jerele remanesis. Halleluja! Chrześcijańskie zaistniały dni, z wielką siłą Bóg uderzy. Z wielką siłą! Niebie zabrzmiał wielki dzwon, a w czeluści wojsk upadłych to, tak było. Kto się z piekłem zechce zmierzyć. Święty Kościół!
Mamy władzę z boskich ram. Mamy. Sercem widząc Eden, podnosimy święty Graal. To 777, batalion numer jeden nadchodzi znów. W imię Boga toczymy bój, wybijamy demony. Jezus Chrystus, nasz wielki Król, Ojcze nasz, dano w niebie korony. W imię Boga toczymy bój, prawdę pisząc historię. Jezus Chrystus, stoczyliśmy nasz wielki wiele Król, wzbudził w nas euforię. Zrodziliśmy wiele dzieci. Przemijamy się, bo Święty Duch dał nam siłę, aby wierzyć. Zniszczyliśmy wielu wrogów. Chroni nas zasłona z krwi. Zawarliśmy wiele tak sojuszy. Tak mijają nam na froncie dni. Diabeł nie ma prawa przeżyć. Ojcze nasz. Mamy władzę z boskich ran. Na oczy, oczy widzą. Widząc Eden. Nasze uszy słyszą. Podnosimy święty Graal. To się nasze duchowe zmysły są wyostrzane przez moc na Twojego imienia. Jako Tori na Laprise. W imię Boga toczymy bój. Jesteśmy pisarzami naszych historii. Jezus Chrystus, nasz wielki Król. Uwalniamy. Da nam w niebie korony. Uwalniamy to. W imię Boga toczymy bój. Prawdy pisząc historię. Jezus Chrystus, nasz wielki Król. Wzbudził w nas euforię. Od rozlania boskiej krwi. Chrześcijańskie zaistniały dni. Z wielką siłą Bóg uderzył. W niebie zabrzmiał święty dzwon, a w czeluści wojsk upadłych ton, kto się wzbiegłem zechce zmierzyć. Mamy władzę z boskich ran, serce widząc Eden, podnosimy święty Graal. To 777, batalion numer ewangeliści, módlcie się znów i ustanówcie, że Bóg będzie was posyłał do śmiertelnie chorych. Jezus Chrystus, ustanawiajcie to teraz. Dano w niebie korony. Ja otwieram drogi Boga, toczymy dla każdego ewangelisty. Prawdy pisząc historię. Do śmiertelnie chorych. Jezus Chrystus, nasz wielki Król, wzbudził w nas euforię. Do tych, którzy nie mają żadnych szans na uzdrowienie. Zawory piekła lud. Przebijamy się, bo święty Duch otwieramy te drogi. Dał nam siłę, aby wierzyć. Chroni nas zasłona z krwi. Powiedz, że chcesz, aby dary uzdrawiania działały przez Ciebie w dwojaki sposób. Przez Twoje słowa i przez Twój dotyk. I żeby to było 100 razy silniejsze niż teraz. Módl się o to. Módl się. Ustanawiaj dary uzdrawiania. Wierz przez wiarę. Powiedz, biorę to, co mi się należy, Ojcze. Dano w niebie korony. Jestem gotowy na to. W imię Boga toczymy bój, prawdy pisząc historię. Przez słowo i dotyk. Nasz wielki Król wzbudził w nas euforię. Halleluja. My jako Kościół otwieramy teraz wszystkim ewangelistom drogi do śmiertelnie chorych. Ogłaszamy w imieniu Jezusa, że dary uzdrawiania działają stukrotnie bardziej niż do tej pory. Przez imię Jezus. Szapalite nere kadise kedelere kenene lare kenere de kenere kelere kanabere de de sere kalere de kenere bide sere kalere de kuari de ridi sene mane de kere luiri ari de de kelere kiri mire de kelere kiri bide sere kalere ya laria de kuari de alari kanabere de kelere bide kanabere de sere bide se ri wari ari ari kanabere de kelere ya la kuari di ari kalere di bide de kelere bide kelere kanabere de sere bide kelere de sa e luiri ari ari kanabere de kelere ari kanabere de sa kanabere kalere di kanabere de sa ne kanabere sa e luiri ari ari de kanabere la kanabere de sere kanabere de kanabere 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 sa kanabere de kanabere sa. I niektórzy z was będą pobudzani do tego, aby osoby, które są chore, ciężko chore, żeby je uderzać w chore miejsca. Będziecie do tego pobudzani. Przyjmujcie odwagę do tego, żeby tak działać.
Boże, oddaję Ci ręce i nogi. Żeby odważnie uwalniać Twoją moc poprzez uderzanie ludzi w chore miejsca. Otwieram się, Duchu Święty. Manifestacja darów uzdrawiania. Jeśli jesteś prorokiem, powiedz, że będziesz krzyczał, że Twój głos będzie słyszalny. Powiedz: Boże, ja będę krzyczał. Mój głos nie będzie cichy. Ja będę krzyczał. Powiedz: Boże, ja wiem, że jestem Twoim prorokiem. Ja będę krzyczał. Ja będę krzyczał. Makaturo lory dena na sena. Rakety rele mene na sena. Ja wzbudzam nowy wymiar duchowego głosu wśród proroków. Przez imię Jezus, przez imię Jezus, makata jara la de serelere mene na seke dene dehe dene belare na sa, ela kete rele rehe kene belare reko no mono soko no loro nehe na masa, iluko tira leke dene para ki dene dene reke del nape nego noro loro nani, te veri ke dini leke delire lare mene ne helere hara banala, ela kelere leke nene deke lere leke nene mene reha na mana. Bóg mówi, jeśli będziesz krzyczał w moim imieniu, to zanim skończysz swoje poselstwo, że zacznie się wydarzać. Mene kelere każdy usługujący niech ogłasza odwagę nad sobą. Ogłaszajcie odwagę. Odwagę w każdej dziedzinie życia. Ogłaszajcie odwagę. Tam, gdzie nie byłeś odważny, tam niech manifestuje się odwaga. Odwaga, odwaga, odwaga. Szaparele, powiedz: Boże, ja przejdę każde uniedogodnienie emocjonalne. Ja zrobię krok, mimo tego, że wszystkie moje emocje będą drżeć. Ja będę robił kroki. Deklaruj to teraz. Podpisuj się pod tym. Podpisuj się pod tym. Tak jak On się podpisał swoją krwią pod Twoim zbawieniem, tak Ty się podpisz swoją krwią pod tą deklaracją. Podpisz się teraz swoją krwią. Makatara larelere menesa. Paweł powiedział: i cóż z tym złego, jeśli moja krew miałaby być dolana do ofiary Chrystusowej. Akatero loko toko relerene maj. On mówił o służbie. On deklarował, że on podpisuje swoją umowę z Bogiem. On podpisał swoją umowę z Bogiem. Bóg kiedyś podpisał swoją umowę z Nim przez Jezusa Chrystusa, a potem Paweł podpisał swoją umowę z Bogiem własną krwią. Własną krwią, makaterebe. On potem mógł powiedzieć, że życie dla mnie to jest czas przejściowy. Śmierć dla mnie to zysk. Śmierć dla mnie to zyska. Peterola, szakatene merela, ila mona bererach i generale ne. Nie bój się. Nie bój się takich rzeczy. Z Bogiem nie można stracić. A więc wylej swoją krew na tą umowę. Wylej w duchu swoją krew. Powiedz: nie ma żadnego znaczenia cokolwiek. Tak jak Ty wylałeś za mnie swoją krew, tak teraz ja ją wylewam za ludzi. Będę szedł, będę głosił, uwalniał Twoją moc, uwalniał Twoje słowa. Będę zarabiał pieniądze, aby służba apostolska się poszerzała. Będę wszędzie świadectwem, słowem i czynem.
będę dbał o najdrobniejszą część królestwa. Oto moja krew, bo słowo mówi, bo we krwi jest życie. We krwi jest życie. Makatoro lode mane barela, ila szaketene marina. I powiedział, nie będziesz spożywał niczego z krwią. To oznaczało, że swojej duszy nie spożytkujesz dla siebie samego. Nie spożytkujesz duszy swojej, gdyż dusza jest we krwi. Ma wakatere lere mane na sekatena lareba. Złożysz ją. Tak jak on złożył dla siebie swoją. Dla ciebie to zrobił. Wywyższam Cię, Boże. Wywyższam Cię, że mogę brać Twoją siłę przez moje poświęcenie. Uwielbiam Cię, Boże. Halleluja. Poświęcenie jest tylko dla bohaterów. Bohater to ten, który postanowił, że nie będzie żył dla siebie. Oto bohater. Uwielbiaj Boga za to. Oglądaj to teraz w duchu. Shama lacha disene menere lache kene desene desinas. Elocha shendine kenele ramane na sekene larde kene na naprais. Hallelujah. Hallelujah. Ho milihinine fadre de kidele de kenre de Jesus. Elohe nuasiva kenene na hadrlai. Żeby Duch Święty pomógł Ci stracić najdrobniejsze elementy Twojej twarzy. Powiedz, pomóż mi, Duchu Święty, pozbyć się wstydu, kompleksów, liczenia się z opinią. Halleluja. Słyszę dźwięki z nieba. Tak słyszę dźwięki z nieba. To pieśni uwielbienia, jak szum rzek. Słychać głośny płacz zachwytu, uwielbienia świętych śpiew śpiewają. Tak słyszę. Tak słyszę dźwięki z nieba, tak słyszę dźwięki z nieba, to pieśni uwielbienia, jak szum rzek. Słychać głośny płacz zachwytu, uwielbienia świętych śpiew śpiewają. Święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. Aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to, bo święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. Aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to, bo święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to, bo święty, święty jest nasz Pan. Święty, 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 święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce.
chcę to, bo święty, święty jest nasz Pan. Święty, 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 święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Święty, święty jest nasz Pan i aniołowie, i aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Święty, święty jest nasz Pan i aniołowie, i aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan, aniołowie, i aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan, i aniołowie, i aniołowie Jego wielcy wypełniają. Coś do niego. Święty jest nasz Pan, i aniołowie Jego wielcy. Powiem coś do twojego anioła. Wypełniają miejsce to. Powiedz wiem, że jesteś ze mną. Święty. Cały czas. I aniołowie. Kiedy śpię i kiedy pracuję. Aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Jutro pójdziesz ze mną do pracy, święty, do firmy, święty, do szkoły. Jest nasz Pan. Pójdziesz ze mną na usługę, będziesz mnie chronił. Aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Czujesz? Święty, to Jego moc. To moc anioła. To moc anioła. To Bóg ci go dał. Aleluja! Widzisz? Aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Święty, święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie, i aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Temu Duch Święty.
objawił mi imiona trzech aniołów, które dbają o moje życie. Pierwszy z nich to Pinea, drugi Pireus, trzeci Pirea. Bóg do mnie powiedział, kiedy będziesz modląc się, używał ich imion. Każda dziedzina twojego życia będzie uzbrojona. Pamiętam, że przez pierwsze lata stale mówiłem ich imiona. Wiedziałem, że są wokół mnie, że dbają o mnie, o moje pieniądze, o moje bezpieczeństwo fizyczne i o moje relacje z ludźmi. Są ze mną przez cały czas. One do mnie nic nie mówią, ale ja co jakiś czas pozdrawiam je, bo wiem, że ze mną są 21 lat. A może i wcześniej, kiedy pilnowały mnie, aby nie zabili mnie bandyci. Pewnie tak było. Nie jesteś sam. Nie myśl zaściankowo. Powiedz, Boże mój, też chcę znać imiona moich aniołów. Wiem, że są ze mną. Jutro pójdą z tobą, dokąd ty pójdziesz. Może do sądu z tobą pójdą. A może do pracy. A może, kiedy będziesz głosił na ulicy, będą cię chronić. Może będą z tobą wtedy, kiedy będziesz zawierał kontrakt finansowy. I leciutko będą dotykać tych, którzy mają właśnie powiedzieć tak na twoje propozycje. To wszystko jest kwestia twojej wiary. Twojej wiary. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, powiedział Bóg. Z wiary. To one spowodowały, że żyjesz. Chroniły cię, kiedy przychodziło ci do głowy, żeby odebrać sobie życie. To one. To Boża odpowiedź. Dziękuję za twoich aniołów. To Boży słudzy. Halleluja. Czcimy Cię, Święty Jezus. Wywyższamy Twoje wielkie imię. Ty, który byłeś, jesteś i będziesz wciąż ten sam. Ty, którego prawa, cele i dążenia są siłą zwierzchnią nad naszym życiem. Wielki Jezus. Chapaszika te lary, lechy, kendyny, mener, lary, donodonotu. I aniołowie wypełniają miejsce to. Jezus. Bo święty. Święty. Święty Pan. I aniołowie jego wielcy wypełniają miejsce to, bo święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie jego wielcy wypełniają miejsce to, bo święty, święty. Thank you.
wypełniają miejsce z Tobą. Halleluja. Bo święty, święty. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Uwielbiam Cię, święty. Bo święty, uwielbiam. Święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Jest nasz Pan. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Święty, czcimy Ciebie, Święty Duchu. I aniołowie Jego wielcy oddychamy Tobą. Wypełniają miejsce to. Oddychamy Tobą. Święty jest nasz Pan. Podziękuj Bogu, że jest tylko dzisiaj już. Nic nie ma. Pewien człowiek, fikcyjna postać, ale bohater, powiedział ciekawą rzecz. Jak ci przeszkadzają twoje wspomnienia, to zacznij tak żyć, żeby mieć nowe. Nowe. Punisher się nazywał. Ciekawa postać. Ja uważam, że był porządnym człowiekiem, ale nie musicie się ze mną zgadzać. Osobiście uważam, że to prawy człowiek. To jest ważne. Jest tylko dzisiaj. A jutro... nie wiadomo, czy będzie. Nie trzeba być takim aroganckim, żeby koniecznie tak myśleć. Aleluja. Chwała Ci, Jezus. Niczego nie stracimy, Duchu Święty, z tego, co bierzemy od Ciebie każdego dnia, również dziś. Niczego, Panie. Aleluja. To osobno nagracie. Znaczy, odwyodrębnicie. Drodzy przyjaciele, mówię do każdego, kto nas ogląda. Jestem biskup Artur Ceroński. Chcę, żebyście wiedzieli, że to, w czym się wychowaliście, i to, jak się nazywacie, że mówicie o sobie: jestem katolikiem od urodzenia, ma troszeczkę inny wymiar. Ja jestem katolikiem, ale nie urodziłem się nim. Stałem się nim przez wybór.
wybrałem któregoś dnia Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela. Uwierzyłem, że Jezus Chrystus, wcielony, żywy Bóg, Bóg człowiek, który narodził się z Marii Dziewicy, przeżywszy 33,5 roku tu na ziemi, umarł męczeńską śmiercią za grzechy wszystkich ludzi, a potem po 3 dniach wstał z martwych w ciele. Uwierzyłem w to. Uwierzyłem, że grzechy moje są przebaczone nie przez moje uczynki, ale przez zbawczą, zastępczą śmierć Jezusa Chrystusa. Uwierzyłem w to. A potem uznałem Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana i jedynego Zbawiciela. Przez to stałem się chrześcijaninem, powszechnie wierzącym, czyli katolikiem. Rozważ to, w czym żyjesz. Bo to, że chodzisz do kościoła i bierzesz udział w różnego rodzaju sakramentach, nie doprowadzi cię do życia wiecznego. Tylko osobiste spotkanie z Jezusem i tu, na ziemi, oddanie Mu swojego życia doprowadzi do tego, że po śmierci pójdziesz do nieba, a później dostaniesz nowe ciało i będziesz wiecznie żył z Bogiem. To prosta Ewangelia. Nie pozostawaj w schematach myślowych, bo chodzi tu o Twoje życie. Nieważne, czy jesteś dobry, czy zły, porządny, czy nieporządny, nieważne, czy pijesz, ćpasz, czy też jesteś abstynentem, potrzebujesz zbawienia. Święty Paweł powiedział, że wszyscy zgrzeszyli, więc Ty też. I brak im chwały Bożej, więc Tobie też. Może chodzisz na mszę, może służysz gdzieś w którymś kościele, a może jesteś księdzem. Wyświęcono Cię, powiedziano, że otrzymujesz właśnie namaszczenie świętego, ale Ty nigdy nie pojednałeś się z Bogiem. Oto dzisiaj jest Twój dzień. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest dzień odkupienia. Dzisiaj uwierz w to, że Jezus Chrystus umarł za Twój grzech niezależności od Boga i że wstał z martwych w ciele. Skłoń się dziś przed Bogiem i powiedz: odwracam się od mojego grzechu niezależności. Wierzę, że Twoja krew obmyła mnie z tego grzechu i ze wszystkich innych. Od dzisiaj Ty, Jezu, jesteś moim Panem, moim Ojcem i przyjacielem. Zrób to, a przyjmiesz zbawienie. Amen. Siadajcie, przyjaciele.